Witam Państwa serdecznie. Czwartek, 12 listopada. Na samym wstępie, Szanowni Państwo, kilka informacji na temat aktualnej sytuacji epidemicznej w gminach powiatu pilskiego. Taka też pewna bardziej osobista dygresja. Zakończyłem właśnie praktycznie trwającą od ubiegłego tygodnia kwarantannę, w związku z tym, że miałem kontakt z osobą, u której potwierdzono obecność koronawirusa. Na szczęście przynajmniej mnie to nie dotknęło, chociaż co niektórzy twierdzą, że wielu z nas już to zakażenie COVID-em przeszło kilka miesięcy temu, czasami bezobjawowo i można powiedzieć nieświadomie. Dziękuję za wiele życzeń. Z tej okazji niektórzy z Państwa zinterpretowali tą informację, że byłem zakażony, ale to ma drugorzędne znaczenie. Sytuacja epidemiczna nie jest za wesoła, szczególnie w mieście Piła, które właściwie już od kilku tygodni wiedzie prym w liczbie nowych przypadków potwierdzonego zakażenia koronawirusem, bo o ile przyjmiemy, że na terenie powiatu pilskiego mieszka około 140 tysięcy ludzi, z czego 50% to mieszkańcy Piły, to wychodziłoby, że ogólnych zakażeń w mieście Piła powinno być około 50%. No niestety na ten moment mamy w mieście Piła, jak wynika z załączonej tabelki, aż 858 przypadków osób, które aktualnie są nosicielami SARS-CoV-2. Oczywiście to są te przypadki potwierdzone, bo ile ich jest faktycznie, to pewnie nikt z nas nie wie. Na łączną liczbę niecałych 1400, więc widzimy, że odsetek w mieście Pile jest proporcjonalnie wyższy. Właściwie w ostatnich dniach to liczba, która można powiedzieć, no przybyła nam tych chorych, no to jest dość spora, bo od ostatniego komunikatu przybyło tych osób 1025, z czego aż 611 w mieście Piła. Dlatego z tego miejsca raz jeszcze apeluję o to, żebyśmy wszyscy tutaj przestrzegali tych reżimów. Od początku pandemii niestety 43 zgony wśród mieszkańców powiatu pilskiego, najwięcej, bo 24 na terenie miasta Piły i na terenie gminy Wyżysk 8 przypadków. Jeżeli mówimy o pewnych działaniach związanych właśnie z walką z tą pandemią, to chociażby działający punkt wymazowy drive-thru przy naszym szpitalu specjalistycznym w Pile. Nie ukrywam, że w wyniku mojej interwencji ten punkt jest dzisiaj czynny dłużej. Doszła do mnie po prostu informacja, że osoby początkowo musiały czekać 5 czy nawet 7 dni na pobranie wymazu i ten punkt był stanowczo za krótko czynny. No żałuję, że osoby, które akurat no, nadzór medyczny nad działaniem tego punktu osobach sprawuje pani dyrektor do spraw medycznych w naszym szpitalu, no niech wychwyciła tego problemu wcześniej. Na szczęście po moim zgłoszeniu do dyrektora Szafrańskiego praktycznie już na drugi dzień godziny zostały wydłużone do godziny 15, a w tej chwili punkt jest czynny 7 dni w tygodniu przez 10 godzin codziennie od 8 do godziny 18. Jak widzicie Państwo, no niestety trzeba czasami w niektórych kwestiach zainterweniować, choć to wcale nie jest miłe. Mamy też od 9 listopada zmiany w obsłudze interesantów Wydziału Komunikacji w Pile i Wyżysku. To już przeszedłem oczywiście płynnie do działalności samego starostwa. Telefony kontaktowe macie Państwo podane na tutaj tablicy. Również macie wszelkie zmiany dotyczące obsługi interesantów, bo w tej chwili rejestrowane będą tylko pojazdy nowe oraz sprowadzone z zagranicy. Pojazdy zarejestrowane w Polsce nie będą rejestrowane. Właściciele jeżdżą na podstawie posiadanych dotychczasowych dowodów rejestracyjnych. Nie ma tutaj, proszę Państwa, żadnego ryzyka. Jest takie rozwiązanie prawem dopuszczalne. Wymiana dowodów rejestracyjnych również z powodu zapełnienia zostaje zawieszona do odwołania. Mamy taką prośbę, żeby
te kwestie, które Państwo nie musicie, bo prawo w tej chwili pozwala na wydłużanie tych okresów, żeby były zrealizowane w następnym okresie, w momencie, gdy już będzie tutaj sytuacja w miarę unormowana. Co więcej, na przykład kwestie związane z prawem jazdy, na przykład jego wydaniem, to będą rozpatrywane wyłącznie po kontakcie telefonicznym. Ten kontakt telefoniczny, jeszcze raz przypominam Państwu, Wydział Komunikacji Piła w zakresie rejestracji pojazdów, to jest numer 67 210 94 30. W zakresie praw jazdy to jest numer 67 210 94 35. Oczywiście w naszej delegaturze w Wyżysku również mamy numer telefoniczny 67 286 25 34. No to są pewne, zdaję sobie sprawę, niedogodności dla Państwa, natomiast no niestety też no COVID nie oszczędza, także moich współpracowników i dlatego jesteśmy zmuszeni do pewnego ograniczenia naszej działalności, aczkolwiek no staramy się, żeby były to uszczerbki jak najmniejsze dla Państwa komfortu jako mieszkańców. Również, Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o bezpłatnych poradach prawnych, one są oczywiście udzielane nadal przez powiat, natomiast no jest to forma niestety zdalna. Proszę kontaktować się telefonicznie pod numerem 67 210 9380. Zostaniecie Państwo wpisani na właściwą listę z podaniem godziny, prawda, o której będziecie mogli taką konkretną poradę prawnika uzyskać i oczywiście otrzymacie konkretny telefon, konkretny kontakt. Szanowni Państwo, przede wszystkim też apeluję o to, żebyśmy to też dbali o swoich bliskich, o swoich sąsiadów, nawet na zasadzie czy to pomocy rodzinnej, czy to pomocy sąsiedzkiej, oczywiście z pełnym poszanowaniem reżimu sanitarnego. Pomóżmy szczególnie osobom starszym, czy to zrobić zakup, czy wykupić leki w aptece, wreszcie na przykład odebrać przesyłkę pocztową, czy zaproponować chociażby wyprowadzenie psa, który jest no przecież też ważnym, można powiedzieć, dla wielu, czy praktycznie dla wszystkich domownikiem. Warto wspierać się wzajemnie, warto sobie pomagać, bo tylko w ten sposób możemy, prawda, no poradzić sobie z tą pandemią. Oczywiście są też głosy, na szczęście coraz mniej tych głosów, które w jakiś sposób no, deprecjonują w ogóle fakt istnienia zagrożenia. Ja powiem tak, nie jestem oczywiście żadnym autorytetem, nie jestem wirusologiem, nie mam nawet wykształcenia medycznego. Ja oczywiście bazuję na wiedzy, którą przekazują nam fachowcy z tych dziedzin, natomiast różnego typu wynalazki, szanując oczywiście prawo do poglądów, prawo do wolności słowa, no w tej kwestii mimo wszystko staram się patrzeć na to wszystko z przymrużeniem oka. Dlaczego? Po prostu stawka jest zbyt wysoka. Nie można ryzykować własnym zdrowiem, nie można ryzykować własnym życiem, czy życiem drugiej, czy zdrowiem drugiej osoby. Wreszcie, na koniec, Szanowni Państwo, zachęcam Was do założenia sobie oczywiście profilu zaufanego. On jest możliwy do założenia u nas w Starostwie Powiatowym w Pile, zaraz przy wejściu do budynku w biurze obsługi. Dlaczego? Dlatego, że to pozwala nam na przykład śledzić tak zwane indywidualne konto pacjenta. Na tym koncie mamy właściwie wszelkie dane. Jeżeli my jesteśmy poddani testowi, właściwie mamy już po kilku minutach od uzyskania potwierdzenia wyniku tego testu na COVID mamy informację, czy jesteśmy zakażeni, czy nie jesteśmy zakażeni. Wreszcie teraz na przykład, kiedy skończyłem kwarantannę, otrzymałem możliwość pobrania zaświadczenia, że w takich i w takich dniach przebywałem na kwarantannie. Takie zaświadczenie też może być nam przydatne, chociaż dzisiaj pracodawcy tak naprawdę możemy być o to spokojni, bo już w tej chwili sanepid nie dostarcza nam jako takiej decyzji, dlatego że bezpośrednio nasi pracodawcy mają podgląd, tak jak do zwolnień lekarskich, tak samo mają podgląd do zaświadczeń dotyczących kwarantanny czy izolacji.
Odbywa się to na tej samej zasadzie, tak jak wspomniałem, jak ze zwolnieniami lekarskimi, czyli ZUS, pracodawca, te jednostki są już w jakiś sposób powiązane i wzajemnie sobie te informacje przekazują, a niezależnie od tego, tak jak wspomniałem, indywidualne konto pacjenta, każdy z nas może się zalogować i bezpośrednio pobierać potrzebne dokumenty. Jeszcze raz Państwa tego zachęcam. Tak jak wspomniałem, w starostwie powiatowym codziennie między 7.30 a 15.30 można taki profil zaufany potwierdzić. Wystarczy przyjść z dowodem osobistym. To naprawdę zajmuje kilka chwil. Warto sobie o tym poczytać, a na pewno to ułatwia w przyszłości funkcjonowanie, chociażby w tym zakresie, o którym wspomniałem. Dziękuję Państwu za nasze spotkanie, za to, że mogłem Państwu przekazać kilka informacji. Przede wszystkim pamiętajmy, dezynfekcja, dystans i maseczki. Unikajmy skupisk, nawet jeżeli mamy naprawdę szczytne cele, jeżeli mamy szczytne hasła, nawiązuję w tym momencie do różnych protestów, z którymi też się w wielu przypadkach utożsamiam, natomiast rozsądek mimo wszystko nakazuje, żebyśmy tutaj w tych obszarach, teraz, szczególnie w tym trudnym okresie, byli bardziej tacy ostrożni i jeżeli nawet chcemy protestować, to protestujmy w postaci, w formie na przykład, nie wiem, jakiejś jazdy samochodem, natomiast unikajmy marszów, unikajmy różnych takich skupisk, gdzie mamy ten bezpośredni kontakt, dlatego że zdaniem wielu ekspertów, to jest sytuacja, która też może w jakiś sposób zmniejszyć nasze bezpieczeństwo. Oczywiście to jest mój pogląd, każdy z Państwa może podejmować decyzję taką, jaką rzecz jasna uważa. Dziękuję, do zobaczenia za tydzień.